Pan minister Michał Dworczyk stwierdził, że w pierwszym kwartale do Polski powinno dotrzeć 6 milionów dawek szczepionek przeciw COVID-19, co pozwoli na zaszczepienie w tym okresie około 3 milionów ludzi. Narodowy program szczepień ruszył, a na szczepionkę czeka dr Rafał Brzeski. Wiadomości wnet. Zwykle w poniedziałek jest przy telefonie. Zaczynamy wiadomości, panie doktorze. Zaczynamy. Radykalni progresiści z amerykańskiej partii demokratycznej tropią trumpistów energiczniej niż czerezwyczajka Feliksa Dzierżyńskiego ścikała wrogów proletariackiej rewolucji. FBI opublikowało zdjęcia poszukiwanych uczestników demonstracji na Kapitolu i zaapelowało o pomoc w ich zidentyfikowaniu. Przewodniczący Senackiej Komisji Wywiadu Mark Warner wezwał pisemnie dyrektorów 11 operatorów telefonii komórkowej oraz firm prowadzących media społecznościowe, aby zachowali metadane z godzin, kiedy demonstranci zaatakowali siedzibę kongresu. Zidentyfikowani uczestnicy demonstracji są wyrzucani z pracy, a co bardziej aktywni są aresztowani. Stawiane im zarzuty są poważne. Próba puczu i sparaliżowania działalności najważniejszych organów państwowych. Niewykluczone, że postawiony zostanie im również zarzut udziału w morderstwie, albowiem wskutek obrażeń zmarł jeden policjant. Dyrektor stołecznego FBI, czyli waszyngtońskiego, zapowiedział, że wyłapani zostaną nawet ci, co uciekli do innych stanów. Policyjnej obławie towarzyszą szykany. Baroni mediów społecznościowych zablokowali konta i zlikwidowali witryny nie tylko prezydentowi Trumpowi, ale również jego współpracownikom. Sieć hoteli Marriott International jako pierwsza duża korporacja zawiesiła udzielanie finansowego wsparcia senatorom republikańskim, którzy nie zdezerterowali i nadal są lojalni wobec Donalda Trumpa. Wydawnictwo Forbes zakomunikowało, że nie zatrudni nikogo z personelu biura prasowego Trumpa, ponoć dlatego, że kłamali w dzień i w nocy. Na szczyty nienawiści wzbiła się ziejąca jadem speaker Izby Reprezentantów pani Nancy Pelosi, która za wszelką cenę pragnie ogłosić oficjalnie Donalda Trumpa wariatem i usunąć go z urzędu choćby na kilka godzin przed końcem kadencji. Z jej inicjatywy dzisiaj rozpoczęła się procedura usunięcia Trumpa na podstawie 25. poprawki do Konstytucji, która przewiduje, że jeśli prezydent jest niezdolny do sprawowania swych obowiązków, na przykład jest niespełna rozumu, to członkowie jego gabinetu mogą go usunąć i funkcję głowy państwa przejmuje wówczas wiceprezydent. Na dzisiejszy dzień Pelosi zapowiedziała głosowanie nad wezwaniem wiceprezydenta i ministrów do usunięcia Trumpa, ponieważ jej zdaniem, cytuję, stwarza realne zagrożenie dla konstytucji i demokracji. Gdyby jej wniosek został zablokowany, a to jest całkiem możliwe, to Pelosi zapowiedziała rozpoczęcie procedury tak zwanego impeachmentu, co w zamiarze miałoby pozbawić Donalda Trumpa dobrego imienia i wiarygodności oraz uniemożliwić mu działalność polityczną w przyszłości. Wniosek pani Pelosi poparło ponad 200 kongresmenów, gotowych nie tylko wdeptać urzędującego prezydenta w błoto, ale na koniec jeszcze na niego plunąć. Amerykanie są podzieleni, a przynajmniej sondażownie są podzielone w swych ocenach. Według firmy Maris Consult 88% Amerykanów krytycznie ocenia środowe wtargnięcie tłumu zwolenników prezydenta Donalda Trumpa na Kapitol, a 48% opowiada się za usunięciem prezydenta z urzędu jeszcze przed upływem kadencji. Natomiast według sondażowni Rasmussen, renomowanego instytutu wyspecjalizowanego w analizach nastrojów podczas kampanii wyborczych, od dnia protestu na Kapitolu popularność prezydenta Donalda Trumpa stale rośnie. W końcu ubiegłego tygodnia popierało go 51% Amerykanów, w końcu tygodnia, a więc już po
środzie, o 6% więcej niż przed świętami Bożego Narodzenia. Jeżeli wszystko zacznie się rozsypywać, jeśli system europejski zawiedzie na całego, to rząd powinien rozważyć dyskusję indywidualną z dostawcami szczepionek. Na razie mamy tylko nielojalność pojedynczych państw, powiedział sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Krzysztof Szczerski, który jest odpowiedzialny za sprawy międzynarodowe. Według Szczerskiego Polska zaufała europejskiemu systemowi zbiorowego zakupu szczepionek, ale skoro postępowanie Niemiec sprawia, że w sprawach krytycznych traktaty okazują się, cytuję, wyłącznie zapisem prawnym, to Warszawa winna przejąć inicjatywę i nabyć szczepionki samodzielnie. W Wielkiej Brytanii rozpoczęły się badania kliniczne w spraju do nosa, który zabija koronawirusa w górnych drogach oddechowych i zapobiega jego rozprzestrzenianiu się do płuc. Substancją aktywną jest tlenek azotu, który jest obecny w ludzkim organizmie i ma właściwości przeciwdrobnoustrojowe. Producent leku, kanadyjska firma Sanofi, podała, że skuteczność spraju przekracza 99%. Dotychczasowe próby na zwierzętach wypadły pomyślnie. Tlenek azotu jest substancją, o której od dawna wiadomo, że jest skuteczna w walce z wirusami, bakteriami i grzybami. Nie jest wykluczone, że polecany przez Rafała Trzaskowskiego nowy port lotniczy w Berlinie zostanie zamknięty. Wstrzymania obsługi ruchu pasażerskiego domaga się Związek Zawodowy Verdi. Przyczyną są nagminne porażenia personelu prądem elektrycznym. Kopią zwłaszcza urządzenia kontroli odprawy pasażerów. W ciągu 10 tygodni od uruchomienia lotniska związkowcy odnotowali ponad 60 porażeń, a liczba niezgłoszonych przypadków jest znacznie wyższa. Co najmniej kilka razy porażonych przewożono do pobliskich szpitali. Rekordowego 6 stycznia zanotowano 11 porażeń, z czego 4 zakończyły się akcją ratunkową. Zdaniem policji, która badała co poważniejsze wypadki, przyczyną są wyładowania elektrostatyczne, a różnice potencjałów wywołuje, jak to określono, nieodpowiednia odzież i obuwie noszone przez personel naziemny lotniska. Zatrudnionym przy obsłudze pasażerów wydano więc breloczki, które ponoć zapobiegają porażeniu. I to już wszystkie informacje, które na dzisiaj przygotowałem. W formie olimpijskiej jest dr Rafał Brzeski. Za chwilę poprosimy pana doktora o komentarz, ale najpierw posłuchamy prognozy pogody. Popołudnie wnet, godzina 16:11. Jan Olencki przygotował prognozę pogody. Rafał Brzeski będzie komentował teraz najważniejszą jego zdaniem albo najciekawszą informację. Ja sądzę, że najważniejszą informacją, przynajmniej taką, która nas również może dotyczyć, to są blokady kont nie tylko prezydenta Donalda Trumpa, ale również jego najbliższych współpracowników. I te blokady szerzą się niemalże jak pożar trawy na prerii i blokady również dotyczą całych instytucji, i firm, które popierają lub opowiadają się za Donaldem Trumpem lub też udzieliły mu gościny, żeby mógł się na swoich serwerach, żeby mógł się komunikować ze swoimi sympatykami. Niewiarygodnie, niewyobrażalnie wręcz bogaci baronowie mediów społecznościowych z Zuckerbergiem na czele postanowili, że mogą zablokować każdego. A dlaczego by nie? Dlatego, bo oni są panami dusz i będą regulować to, co nam wolno czytać, czego nie wolno czytać, to, co nam wolno publikować i to, co nam nie wolno publikować według swojego widzimisię i swoich ustaw. I problem polega na tym, przynajmniej ten, który mnie nurtuje, że to są nie tylko media społecznościowe, ale również takie firmy jak Google, takie firmy jak
alfabet, takie firmy jak właśnie Twitter i w ogóle nie tylko komunikowanie się, ale również, że tak powiem, możliwość hardware'u i obsługi sieci. Dlaczego? Dlatego, że nie zastanawiamy się, słuchając tych informacji, to nie, że one nie dotyczą tylko i wyłącznie Stanów Zjednoczonych i, że tak powiem, ścigania i niszczenia, likwidowania trumpizmu i wyrywania z korzeniami trumpizmu, ale również i Polski. A dlaczego? Dlatego, bo istnieje coś takiego jak operator chmury krajowej, który jest finansowany w równych stopniu przez Bank Pekao BP oraz przez Polski Fundusz Rozwoju. I ten operator chmury krajowej to nadzoruje, ale nie ma tej krajowej chmury. Dlaczego? Dlatego, że operator chmury krajowej, w której przechowuje się dane i która jest niesłychanie ważna, dlatego że ma olbrzymie ilości danych polskich firm i instytucji, to ten operator chmury krajowej z własnej woli stał się tylko i wyłącznie dystrybutorem usług Google'a. W związku czyli usług Google Cloud na terenie Polski. I swego czasu to tenże operator, a właściwie jego szefowie, powinformowali z pełni dumy, że nie ma potrzeby wspierania polskich firm rozwijających usługi chmurowe, dlatego no, wystarczy, że mamy Google Cloud, kłania się lotnisko w Berlinie i pan Rafał Trzaskowski. Przyznali, że mamy w Polsce nieprzeciętnie zdolnych informatyków, ale jak twierdzą, jest za mało takich informatyków, którzy by potrafili zrobić rzeczywiście krajową polską chmurę. No ale jednocześnie przyznają w swoich wypowiedziach, że około 1000 informatyków pracuje u Google'a. Polskich informatyków pracuje u Google'a i w innych globalnych liderach tej technologii. Wobec czego co? Oddaliśmy sektor usług, bardzo ważny, globalnemu podmiotowi, który jak widać z doświadczeń prezydenta Trumpa, jak się zdecyduje, że on sobie coś komuś wyłączy, to wyłączy. I już. W związku z czym co? Może wyłączyć również, tak przynajmniej sądzę, wyłączyć również naszą chmurę krajową, która nie jest chmurą krajową. I wtedy z tych... I nad tym się należy zastanowić moim zdaniem, dlatego że to jest zupełnie nowa wartość, że tak powiem, dyktatura, bo to już inaczej nazwać nie można, tylko monopol i prowadzący z tego monopolu rodząca się dyktatura tych koncernów zwanych Big Tech, czyli Big Tech, czyli wielkiej technologii i wielkich koncernów dysponujących, no niektórzy z tych panów to by byli w stanie przez 2 lata utrzymywać całą Polskę. I daliby radę. Dysponują takimi funduszami. W związku z czym trzeba się zastanowić, co można, jak się ratować, żeby zachować resztki suwerenności. Dlatego, że działalność takich wielkich podmiotów, tak potężnych podmiotów i podporządkowywanie się dobrowolne podmiotów polskich, takim wielkim podmiotom, po prostu zagraża naszej suwerenności. Bo jak inaczej to rozumieć? Po prostu w razie jakiegokolwiek konfliktu, to na przykład zmusi nas to technologicznie do komunikowania się za pomocą, no nie wiem, być może nawet nie telefonów, tylko jakoś inaczej. Listów gończych. Listów nie gończych, tylko listów normalnych, wysyłanych przez gońca. Jest zresztą dzisiaj, bardzo mi się to spodobało, w jeszcze na działającym Twitterze bardzo ładny mem z ogłoszeniem, że
sympatyków Donalda Trumpa. Sympatykom Donalda Trumpa zakazano posiadania gołębi pocztowych, żeby się nie komunikowali między sobą. A to się okazuje, że w przypadku takich dyktatorskich zapędów baronów wielkich nowych technologii, wielkich technologii, to może się okazać, że to jest jedyny sposób rzeczywiście komunikowania się. Gołębie pocztowe czasami bywają bardzo drogie, bo taki prawdziwy, rasowy gołąb pocztowy może kosztować nawet 100 tysięcy euro. Tak kiedyś dowiedzieliśmy się od hodowcy gołębi w Żywcu, który nam pokazał swój gołębnik, który wyglądał zupełnie tak jak apartamenty na wynajem. W takich warunkach mieszkają niektóre gołębie, w takich warunkach mieszkają niektórzy ludzie. O takich warunkach nie mówił dzisiaj doktor Rafał Brzeski. Panie doktorze? Dziękuję. Tak, nie, ja nie mówię o takich warunkach. Ja sobie właśnie teraz, jak pan to mówił, przypomniałem, że u mnie na dachu od czasu do czasu siadają takie gołębie zmęczone. Widocznie gdzieś wyznaczają na tej koło mnie trasę zawodów gołębiarskich, czy gołębi pocztowych. I one biedne, zmęczone czasami przysiadają na moim dachu i one są czasami bardzo piękne i w ogóle wyglądają niesłychanie dystyngowanie. Trzeba zobaczyć, czy przypadkiem nie ma tam jakiejś wiadomości dla pana doktora ze Stanów Zjednoczonych. Serdecznie dziękuję za komentarz. Dziękuję również, kłaniam się.